Czy pan rozumie, co znaczy rób ta, co chce? To jest wychowanie społeczeństwa? Banda złodziei i łobuzów. Tuskowi dać, bo Tusk mało ma jeszcze. No ale owsiak nie daje Tuskowi, tylko sprzęt kupuje. Dobrze, kupuje, nie kupuje. Dlatego oni tak krzyczą, że po prostu Jurek Owsiak stanowi jakąś konkurencję dla ojca Rydzyka. PiS mówi, żeby nie dawać raczej, Kościół też. Panie, PiS niech biały niedźwiedzie, kija i pogonić ich, co to? Kradną ile chcą. Pan mówi, że nie dawać, pani, że dawać. A ja jestem za tym, co oni robią, no, ja ich podziwiam. A co on takiego zrobił? A nic. Dla mnie to powinien dostać Owsiak Nagrodę Nobla za to, co zrobi, co robi. Kiedy się nie jąka, jak widzi pieniądze na koncie, co on myśli, to on to robi za darmo? Będzie prosił na schronisko, czy jakiś tam bezdomny, to jemu dam nawet na piwo. I nie będzie mi szkoda. A Owsiakowi nie? Owsiakowi nie. Niech spierdają. Ale WOŚP? To już 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i chyba 31 raz Polacy kłócą się, Polacy podzieleni. Jedni mówią, żeby dawać na Wielką Orkiestrę, żeby dawać Owsiakowi. Inni mówią, żeby nie dawać Owsiakowi. No i o tym właśnie dzisiaj w komentarzach. Argumenty obu stron tego sporu. Adam Feder, zapraszam. Tego wy tu szukacie w ogóle? My chodzimy, pytamy, czy Polacy Owsiakowi dają, czy nie dają. Nie dają. A dlaczego? Bo to jest złodziej. Nie, no bo to właśnie podzielone zdania są. Jedni dają, inni nie dają. Ten, co przyjechał tam z zachodu, ten Rudy, taki sam, to jego kolega. Tuskowi dać, bo Tusk mało ma jeszcze. No ale Owsiak nie daje Tuskowi, tylko sprzęt kupuje. Dobrze, kupuje, nie kupuje, dobra. Dziękuję bardzo. Co pan tu ma, takie doszatkowania przyrządy? O, jak to działa, co tu się dzieje? No tak działa. Kroi się kapustę. O. Jakie ja mam podejście do Owsiaka? Oczywiście należy wspierać go, bo to jest facet, który robi coś bardzo pożytecznego. A dlaczego niektórzy nie chcą wspierać właśnie i mówią, żeby Owsiakowi nie dawać? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie zazdrość i powielanie stereotypów i plotek. Że po prostu Jurek Owsiak sobie bierze jakąś lwią część z tych wszystkich datków. A powiedzmy, proszę pana, tak szczerze, on również ma też i rachunki do zapłacenia, na pewno. Dawać czy nie dawać, jak to jest? Zależy komu. Żeby Owsiakowi na tam... Dawać. Dawać. Jasne. A pan dawać czy nie dawać Owsiakowi? Dawać. Dawać. Pani też dawać? Dawać. O, no i sami dawać. A pani też dawać Owsiakowi czy nie? Jak to jest? Tak, jak najbardziej. A dlaczego niektórzy nie chcą, uważają, żeby nie? Nie wiem, no. Nie wiem, ale jak do szpitala czy coś, no to chętnie. No tak, tak. No. Ci, co do PiS-u należą, to nie wolno dawać Owsiakowi. No właśnie, a dlaczego tak mówią? A ja... Oni sami nie wiedzą. Tak mi każe telewizja, tak powtarzają. Dlatego oni tak krzyczą, że po prostu Jurek Owsiak stanowi jakąś konkurencję dla ojca Rydzyka. No Caritas powinni dawać, a nie Owsiakowi. No taka jest proporcja, no. Tak mówią, tak? Oczywiście. Ja też jestem tego zdania, żeby raczej nie dawać, bo idzie to na zły cel, czyli na Jarocin. Część idzie na dobry, część idzie na zły. Dlaczego zły? No, czy... no Jarocin, no nie jest dobre. Tam było tyle przypadków różnych... Woodstock. Śmierci. Woodstock, przepraszam. Tak. Woodstock. Ale że co, no młodzież jedzie, się bawi. No ale tam za dużo jest narkomanii, alkoholu. Nie jest to właściwe dla młodzieży, nie jest to dobre. Tak? Dlatego ja nie daję. Ja wolę dać na inny cel charytatywny, a tutaj nie daję. No ale co na tym Woodstocku ta młodzież robi? Pije, ćpa. No bo młodzież, to wie pani, no to nie jest tak, że tylko będą w pielgrzymkach tam chodzić, tam i tego, tylko no też muszą się... Jest różna młodzież, no oczywiście, ale trzeba dobrze zabezpieczyć. Muszą czuć się bezpieczni, a nie ochrony mało, a biznes leci. A jego interes jest najważniejszy, czyli biznes. Dobrze. Czy dawać, czy nie dawać? Bo niektórzy mówią, żeby nie dawać, bo tam z jakiś... No dawać orkiestrze, nie dawać po kolędzie. No właśnie. To jest najgorszy problem. A. Z kolędą. Kolęda kosztuje 250, to wolałabym włożyć dla Wielkiej Orkiestry. Bo niektórzy mówią, żeby nie dawać właśnie. Dlaczego? Ci, co tak mówią, to wie pan, na Syberię ich wywieźć. Tak? A wie pan dlaczego?
bo dzięki Owsiakowi to te nasze szpitale, to wszystko poszło w górę, a tak to byśmy mieli, wie pan, doły same. To taka jest prawda, to ja to tak prosto zwykle powiedziałem. A taka jest rzeczywistość. Daj mu Boże jak najwięcej, żeby zbierał, bo dzięki niemu, bo władza w życiu do niczego nie dokłada. Dokładają mu tu, do siebie, a nam dają, wie pan. Co nam dają, niech pan? Nie będę się wyrażał, bo to będzie nagrane. Zrobili z niego nie wiadomo co, że to tam dla siebie bierze, czy coś takiego, ale to są bzdury, no. Chociaż to, co na przykład na TVP przekazano 3 miliardy, to on przez 30 lat zebrał 1,5, tak? No właśnie. No. Kiedy się nie jąka, jak widzi pieniądze na koncie, co on myśli, to on to robi za darmo? No, ale te pieniądze, co tam zbiera, to się rozlicza, no wie pan. Dobrze. Widzisz, panie, tu czołg? Czołg? A pan taki właśnie na nie, no to chciałbym, żeby argument jakiś tam usłyszeć. Ja dawać przez kościół, ale nie przez niego. A czemu niektórzy nie dają, o co chodzi? Nie wiem, bo są głupi. Po prostu, no. Nie, ja daję zawsze i od początku. I... Mówią, że tak politycznie, wie pani, to jest tak, że on taki jest jakiś niepewny. Nie wiem, nie, ja po prostu już nie rozumiem tego świata. Ja już po prostu tego nie rozumiem. Mówią, że... Dla mnie to powinien dostać Owsiak Nagrodę Nobla za to, co zrobi, co robi. Jest to w ogóle na skalę światową to jest jedyna taka rzecz. A czemu niektórzy nie chcą? O właśnie, pani na przykład daje na WOŚP czy nie? O, na... Bez komentarza. Bo ludzie tacy są, co nie dają. Nie? No, mówią, że nie, bo to lewak, bo... A wie pan co, co już ludzie gadają, to już przechodzi ludzkie pojęcie. To przechodzi ludzkie pojęcie. Oj, jak mi wzywa. Wie pani, że on nie popiera partii? Wie pan... A, pani nagrywa, bo chciałam wyraz powiedzieć, nieładny. Proszę bardzo. Nie, bo to tylko się takie wyrazy na usta cisną. No. Ja już nic nie będę mówiła. Ja już jestem za stara, po prostu się tutaj nie mieszczę w tych ramkach. No ale po co? Ja nie daję pieniędzy Owsiakowi, po co? A dlaczego on ma zarabiać? Ja myślę, że on na tym strasznie duże pieniądze zarabia. No tak mówią, ale on tam się rozlicza co roku, pokazuje, wie pan. A z tym rozliczaniem to różnie to bywa. No. Lewak oczywiście, że jest, wie pan, przede wszystkim, a jest bardzo wulgarny taki, wie pan. To ja jeszcze pochodzę z tego okresu, to nie było tego wulgaryzmu. Za duży wpływ ma na młodzież, wie pan. Młodzież buntuje. No ale może dobry wpływ właśnie, żeby się młodzież wyszalała, wyszumiała, wie pan, no bo to musi się wyszumieć. Nie, no oczywiście, że są dyskotetki, mogą się wyszaleć, prawda? A nie tam, że na Woodstock jeździć. O, to właśnie chodzi. No i on też taki jest z tej raczej opozycyjnej strony, prawda? Tak jest, ja jestem za PiS-em. Może... Dlatego, że każdy człowiek rozumny, który ma troszkę oleju, to powinien widzieć, co robi PiS. A pan daje na Owsiaka, czy nie? Też pan nie daje? O, kolejny pan nie daje. No widzi pan, jak a znalazł pan takich, co dają, niech pan spyta, czy ta pani da. A pani daje na Owsiaka? Nie. O, pani nie chce. A nie. Pani daje na Owsiaka, czy pani nie daje? Jak przychodzę kawuszki, to zawsze daje. O, pani daje. A właśnie, a tu pan mówi, żeby nie dawać. No i dlaczego? Dlaczego? A ja jestem zwolenniczką i dlatego daję. Ja jestem za tym, co oni robią, no, ja ich podziwiam. A co on takiego zrobił? A nic, absolutnie nic. Czy dawać, czy nie dawać? Lub ta, co chce ta, proszę pana. O, właśnie, pan też... Niech spierdają. Ale WOŚP? Ale dlaczego właśnie nie dawać na Owsiaka? Bo no, niektórzy mówią... On czy pan rozumie, co znaczy rób ta, co chce ta? To jest wychowanie społeczeństwa? Manda złodziei i łobuzów. Do widzenia. Pan bardzo grzeczny w porównaniu tutaj. Tak. Ja zawsze jestem grzeczny, z nikim się nie kłócę. Tu jeden pan mówi nie dawać, drugi dawać. Jak to jest z tym Owsiakiem? Dawać. Więcej takich jak Owsiak. No bo tu pan mówił, że nie dawać, rób ta co chce ta. To... od rzeczy. Więcej dawać, więcej takich. Pan daje czy nie daje? Bo to są tacy, co nie dają na przykład. Już dałem. Ale... I dam jeszcze. O, a pani daje czy nie daje? Nie. A dlaczego? Dlatego, że jest oszust, no. Ale no właśnie o co chodzi? No, dlatego, że no nie jest uczciwy wobec ludzi. No nie podoba się, ogólnie się nie podoba, no. Owsiak.
No owsiak, owsiak, no. Nie darzę go sympatią. Kiedyś go darzyłam, a teraz już nie. Nie daje pani na owsiaka. Nie, wolę biednemu dać żebrakowi. Będzie prosił na schronisko, czy jakiś tam bezdomny, to jemu dam nawet na piwo. I nie będzie mi szkoda. Czy to już wszystko? A owsiakowi nie. Owsiakowi nie. Ale przecież to na szczytny cel, na jakieś... Dobrze. A przepraszam bardzo, gdzie w tym momencie jest państwo? No państwo też powinno, ale właśnie no. Państwo nie domaga, więc no musi być ktoś taki, kto... No właśnie, no ktoś, żeby się na ludziach ślizgał i się dorabiał. Nie pracował, bo z tego ma zyski. Na takie rzeczy powinno państwo dawać, a nie chodzić żebrać. Bo to jest żebractwo dla mnie, a ja nie lubię żebractwa. Dość dziadostwa. Ale czemu dziadostwa? No bo takie zbieranie to takie dziadostwo jest. No. Dziadowanie. On się tam rozlicza przecież. Do własnej kieszeni. Robi dużo dobrych rzeczy, od lat daje na owsiaka, kocham go i już. O, tak. Po prostu. A czemu niektórzy go nie kochają? A to już ich sprawa. A skąd, co oni tam, o co im chodzi? Robi tak dużo rzeczy, niech pójdą do szpitali. Ile tam wisi serduszek. No dobrze, czyli dawać i nie... Dawać, owsiakowi dawać. To z ubiegłego roku jeszcze chyba. Z ubiegłego roku, w Tynaku też będziemy działać. I co, cały rok pan tak chodzi? No a co? A dlaczego nic. Niektórzy nie dają na owsiaka? Na wośp, jak pan myśli? Nie wiem, bo dziady są. Znakomitą sprawę gość robi. Kurde, tylko trzeba przyklasnąć. Ale jak pan cały rok serduszka nie zdejmuje z kurtki... I tak będzie na przyszły rok. I w tym roku też będzie. Zmienimy na następne. Czy pani daje na owsiaka? Znaczy, kiedyś dawałam, teraz nie. A dlaczego? A dlatego, że wiele rzeczy się to o nim dowiedziałam nieprzychylnych i w związku z tym nie daję. No właśnie o co chodzi? Bo tak bo jedni dają, inni nie dają. Jest taki spór, prawda? Powiedziałam. Dowiedziałam się rzeczy, które no, nie powinny mieć miejsca, więc w związku z tym nie daję. A jakie? A konkretnie nie będę panu nic mówić. A bo właśnie próbuję rozgryźć, wie pani dlaczego, żeby tak argumenty padły. Kto nie zaznał biedy, to tak bredzi jak pisowcy, prawda? Bo normalni ludzie to tylko wiedzą, że takimi akcjami można pomóc drugiemu człowiekowi. A nasi pisowcy tylko patrzą o swoje portfele i nic więcej. Granda, banda i lepiej nie wiem. Że Bóg nas chyba pokarał taką władzą. No ale to co oni do tego owsiaka mają, że... A, no wie pan, oni nie lubią ludzi sukcesu, bo to nie PiS. Bo to nie PiS-owiec, bo gdyby to był PiS, to oni by byli szczęśliwi, ale się pomylili, wyrzucili go z tej jedynki. No i teraz cierpią, bo tutaj owsiak wyrósł i chcieli go zlikwidować. I myśleli, że im się to uda, a im się na szczęście nie udało. Chwała Bogu za to. Wszystko chce zagarnąć PiS. Wszystko. Nawet i to by chętnie jego wziął i rozliczył. Tego owsiaka? Owsiaka, tak. Ja jestem, wszystkie partie dobre, które dobrze rządzą, nie, nie, nie powiem. Tylko, że... Ale że ten owsiak im nie pasuje, tak? Nie pasuje mnie ta krytyka. Bo w gruncie rzeczy wszyscy, którzy coś dobrze robią, to źle, tylko oni dobrze robią. A to mi się nie podoba, bo człowiek jest omylny. A pan daje na owsiaka, czy nie? Dzień dobry. Proszę? Czy na owsiaka pan daje? A dlaczego mam nie dać? O, pan pozytywnie do tego tematu. Czemu niektórzy są tacy negatywnie nastawieni, jak pan myśli, kto, żeby nie dawać, bo... Ta cały ustrój jest negatywny dlatego, panie. Jest takie pierdolnik, że więcej nie da rady. I dobra, bo będę przekrydał. PiS mówi, żeby nie dawać raczej, Kościół też. Panie, PiS niech się białe niedźwiedzie, kurde, kija i pogonić ich, kurde. Kradną mile chcą. Nie chcę bluzgać, nie chcę. A co oni dają? Kradną. Zdrowia życzymy, wszystkiego dobrego. Dziękuję. No to piszcie w komentarzach, czy wy dajecie na wośp, czy też nie, czy dajecie owsiakowi, czy nie dajecie. A my widzimy się w kolejnym odcinku komentarzy już za tydzień. Na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie. Adam Feder, do zobaczenia.